Witam serdecznie wszystkie wagi w tym rozkładzie Carterota, w którym zapytamy, co jest przed wami ukryte. Coś, co jest w tym momencie się dzieje, albo będzie się działo na przestrzeni tych nadchodzących 4 tygodni, czyli luty, jeszcze początek marca, czego nie jesteście świadomi, tak? A jednak was dotyczy. I tutaj widzę, mamy dwójkę mieczy, mamy kartę rycerza, pucharów oraz siódemkę denarów. I cóż to oznacza? Oznacza to, że jest ktoś, tak? Ktoś, no wam znajomy oczywiście, kto myśli o was w tym momencie, tak? Jest to osoba, która wcześniej może miała do podjęcia jakąś decyzję co do was, sama przed sobą tak naprawdę. Wy możecie nawet o tym procesie właśnie, który doprowadzał do tej decyzji, możecie nie być nawet tego świadomi, tak? Tutaj widzę, że jakaś osoba zastanawia się dość mocno, czy do was się nie zwrócić, czy do was się nie odezwać z jakąś, no, może propozycją, może formą nawiązania, próbą nawiązania kontaktu, może z jakąś deklaracją też. Więc, drogie wagi, tutaj wydaje się, że jest jakaś osoba, która no, chce wam coś wyznać. I okej, to może być, jak najbardziej to brzmi i zmierza, wielu was pewnie teraz myśli o pewnie ktoś, kto chce wyznać mi jakieś uczucie. To może być prawda, jak najbardziej. Karta rycerza pucharów by wskazywała na to, może na to wskazywać, tak? Ale to może też być propozycja. Dobra nowina. Ktoś chce wam coś zaproponować, tak naprawdę zostajmy przy tym zaproponowaniu czegoś, bo pomyślmy sobie chwilę, no właśnie taką deklarację nawet wyznania jakichś uczuć, czy zwrócenia się do was, żeby nawiązać tą jakiś kontakt, widzę, no to jest też propozycja, tak? To jest propozycja próby nawiązania tego kontaktu, stworzenia czegoś więcej, zbliżenia się do siebie, tak? Więc ja tutaj będę mówił właśnie o tej propozycji, żeby może nie rozdrabniać się na te wszystkie możliwe gałęzie, ale ta propozycja może być właśnie różnej natury. Może być to propozycja zbliżenia się do siebie w tym sferze uczuciowej, ale to może być także propozycja na przykład finansowa. Może być propozycja pracy, tak? I teraz karta dwójki mieczy, tak jak sugerowałem na początku, mówi o tym, że ta osoba właśnie zastanawia się, tak? Myśli o tym. Nie podjęła, raczej miała problem z podjęciem decyzji, czy się faktycznie do was odezwać, czy się faktycznie do was zgłosić. Może to być w tym wypadku sytuacja także związana właśnie z propozycją pracy, tak jak mówiłem. Może zgłaszaliście swoją chęć zatrudnienia się gdzieś, tak? I jest rozważana, no, wasza kandydatura w tym wypadku i jeszcze decyzja nie była podjęta, albo nawet wy sądzicie w pewnym sensie, że no, ta decyzja może też była, no, w ogóle zrezygnowali z waszej kandydatury. A tutaj jest faktycznie przełom i ta osoba się zdecydowała, tak? Z tą siódemką denarów tutaj, która mówi o tym, że jednak jest zdecydowanie tego, żeby zwrócić się do was. Więc dostaniecie taką wiadomość, tak? Na pewno dostaniecie wiadomość w przeciągu tych 4 tygodni, bo to może być, że ta sytuacja toczy się teraz, ale objawienie będzie za jakiś czas, właśnie na przestrzeni tych 4 tygodni, albo to będzie dopiero właśnie też się ważyło w przeciągu tych nadchodzących dni, ale nadal rozwinięcie tej sytuacji będzie w tym czasie. Więc tutaj właśnie ta osoba podjęła w końcu decyzję, ażeby do was się odezwać, ażeby chcieć coś z wami dalej robić. Tylko to podkreślam, to od razu nie bierzmy tego, że tu chodzi od razu o wyznanie jakiejś miłości, czy chęć nawiązania tej bliskiej relacji. Może to być na przykład chęć odnowienia relacji, tak? Może ktoś z waszych bliskich, jakiś przyjaciół, osób, z którymi przez długi czas nie mieliście
mieliście teraz kontaktu i ta osoba sobie myśli, a może fajnie by było się zwrócić do Wagi tutaj, czyli do was, z jakąś właśnie propozycją spotkania się, tak? I się zastanawia, czy to dobry pomysł, czy jest czas i w ogóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w końcu tą decyzję podejmuje. Więc to może też być taka sprawa. Przejdźmy dalej, jakie będą okoliczności objawienia się tej wiadomości. I teraz ja tu widzę, że to faktycznie jest taka wiadomość, która właśnie ta decyzja, która zostanie podjęta w tym najbliższym czasie przez tą osobę, to jest coś, na co wy bardzo liczycie. Czyli może liczycie na to, że ktoś się z wami skontaktuje, o kogo kontakt zabiegacie, może zabiegaliście jakiś czas i chcecie, żeby ta osoba się do was znowu odezwała po długim czasie. Tak, albo po długi czas w kartach tarota może oznaczać czas, który dla wam się wydaje długi, tak? Dla niektórych długo to jest rok, wiadomo, ale dla niektórych długo to jest nawet tam dwa dni, jeżeli wyczekujemy jakiejś ważnej, pilnej informacji, tak? Albo wiadomości. Czas w kartach jest subiektywnie przedstawiany. Ale wy bardzo liczycie na to, więc może liczycie właśnie na tą informację o tej pracy, tak? Może liczycie właśnie, że ta osoba, która jest dla was ważna, się jakoś tutaj określi w końcu i się do was zwróci i się do was odezwie w czymś, byście chcieli i wy byście bardzo tego chcieli, i te okoliczności tutaj wskazują na to, że będzie to, to sprawi wam radość, tak? Ta informacja po prostu sprawi wam radość, ta wiadomość od tej osoby będzie czymś, co was bardzo ucieszy i będziecie chcieli tutaj prawdopodobnie z tego, to pociągnąć dalej. Tylko mamy tutaj piątkę buław i piątka buław mówi o tym, że sam moment, kiedy ta wiadomość dojdzie, będzie takim dość problematycznym czasem dla was. Nie mówię tu problematycznym od razu, że wiecie, podjęliście już jakąś inną decyzję i teraz to trzeba będzie coś odkręcać czy coś takiego. Nie, to może oznaczać ta piątka buław w tym wypadku, że kiedy ta osoba się do was zwróci, na przykład zadzwoni do was, to wy będziecie akurat w jakimś rozgardiaszu, będziecie robić nie wiadomo co i nie będziecie mieli czasu, żeby tutaj na poważnie porozmawiać i trzeba będzie na przykład to przełożyć na później, powiecie, że oddzwonicie, tak? Albo będzie tutaj też ta wiadomość może faktycznie powodować jakieś problemy, tak? Może, że tutaj nie będziecie wiedzieć, co odpowiedzieć, nie będziecie wiedzieć, jak zareagować w tym momencie. Będzie to takie dla was troszkę takie stresujące, tak? Przeżycie, dostanie tej informacji, ale to, że coś jest stresujące, nie od razu znaczy, że to jest coś złego, tak? To oznacza, że czasami jak jesteśmy podekscytowani i liczymy na coś, to wiecie, to ta energia i to oczekiwanie nas zżera i wtedy jesteśmy też zestresowani. W momencie, w którym dostajemy informację, na przykład, że nasza rozmowa kwalifikacyjna poszła dobrze, też jesteśmy zestresowani. Mało kto przyjmuje to z całkowicie, wiecie, spokojnymi nerwami. To są ważne rzeczy. Jak ważne rzeczy dzieją się, to jesteśmy troszkę poddenerwowani, ale teraz zobaczmy, jaka będzie dalsza, jak ta sprawa będzie się dalej toczyć. I tutaj jest czwóreczka buław, jest giermek pucharów, jest też rycerz buław i tu te karty mówią o tym, że faktycznie tutaj będzie można, że to zdenerwowanie, ta problematyczność taka chwilowa będzie tylko chwilowa właśnie, tak? Więc tu czwórka buław po prostu mówi o tym, że będziecie się cieszyć z tej informacji, z tej wiadomości, którą ta osoba wam wyśle, czy wam przekaże, czy tej rozmowy, którą odbędziecie, tak? Będzie to na pewno powód do waszej radości. Ucieszy was to tak naprawdę tak wewnętrznie, tak? Taki ten wasz mały chłopiec czy ta mała dziewczynka zrobiła, udało się coś, nie? Albo na to liczyłem, na to liczyłam. I fajnie, i to jest bardzo dobrze przekazywać takie informacje, że coś was bardzo ucieszy.
A rycerz Buław mówi o tym, że tak naprawdę będzie można faktycznie to kontynuować, więc no jeżeli ktoś tam się odezwie po tym długim czasie, na ten kontakt liczyliście, tak, spytaliście się powiedzmy kart, czy ktoś właśnie, czy ta osoba się jeszcze tutaj do was zwróci, to będzie nie tylko to, że ta osoba się do was odezwie i porozmawiacie sobie chwilę, czy tam wymienicie 3 wiadomości, to będzie początek do czegoś dalej, tak? Tak samo, no wiecie, propozycja pracy, propozycja jakiejś inwestycji, propozycja jakiegoś wspólnego zrobienia czegoś, tak? Może dostaniecie informację, że w końcu uda się gdzieś tam, nie wiem, pojechać, bo na przykład mąż czy żona czekają na informację, że dostaną w tym czasie wolne, tak? I tutaj ta informacja w końcu, ona się waży, ważyła się i w końcu poszła w tym kierunku i się udało. I tu będzie to przyczynek do rozpoczęcia czegoś fajnego, czegoś twórczego, czegoś, co będziecie chcieli właśnie kontynuować. Bardzo fajnie pod tym względem rycerz Buław mówi o tym, ale on mówi także o tym, że to wy teraz będziecie musieli, na was też będzie spoczywała dość duża odpowiedzialność za rozwój tej sytuacji dalej, więc no jeżeli wiadomo, ktoś czekaliście na czyjś ruch, ten ruch został wykonany, no to nie czekajcie dalej, zgrywajcie twardych, raczej ciężkich do osiągnięcia, tylko no wieście, dajcie też coś od siebie, wyjdźcie troszkę też z inicjatywą, wyjdźcie naprzeciw. Więc o tym mówi rycerz Buław. Bardzo fajna informacja, bardzo fajna rzecz, która się tutaj pojawi. Tutaj się pojawił też pan Kot. Dzień dobry panie Kocie, ale wagi. To, co przed wami ukryte na ten czas właśnie tych 4 tygodni nadchodzących, czyli całość lutego jeszcze i pewnie początek marca. Mam nadzieję, że ten rozkład się do czegoś przydał. Ja jestem Kosma Mykowski, bardzo dziękuję wam za wasz czas. Jeżeli wam się rozkład podobał, dajcie lajka, skomentujcie, jeżeli macie jakieś uwagi, albo zasubskrybujcie, jak tego nie zrobiliście. Możecie się także ze mną skontaktować, jeżeli chcecie. Jest kontakt do mnie poniżej pod filmikiem, czy to mail, czy to strona internetowa. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia przy następnym. Dzięki. Pa!